Siemanko, witajcie w ten wrześniowy dzień, po południu już jest. Wróciłem ze szkoły, nie wiem, co jak jest tak. Teraz godzina 18:18. I obiecałem wam, że nagram wam serię z Quake'a 4. By się nazywać Arenę? Aha, żartuję. Miałem tę serię nagrywać dopiero 130 albo 40 widzów, no ale skoro postanowiłem nie nagrywać Quake'a 3 Areny, gdyż to by mogło być trochę, wiecie, nie bardzo, no ale że zainstalowałem sobie Quake'a 4, spodobał mi się, nie powiem, że nie, no to postanowiłem sobie zagrać. Dobra, tu weźmiemy nową grę. Dobra, wezmę. Dobra, wezmę Kaprala, skoro wcześniej gram na normalnie na szeregowym. Nie chce mi się czekać, aż on... No, się cała tworzy, nawet nie wiem ile trwa. Tylko zawsze biorę po... No, zawsze biorę, no. Teraz to przeważnie biorę wczyta i popierdolę, nie? O, tak się właśnie prezentuje Quake. Się może ścinać, no ale... Będę musiał przyciszyć efekty. Tam takie gówno, co można było widać. Ogólnie wszystko jest bardziej takie realistyczne niż w Quake'u 4. Tam mamy różnych sierżantów. Morris, oddział na Sororzet. Jest też parę... Przegrupuj się wraz z oddziałem na Sororzet, spoko. Tam, no to oczywiście cele misji, nie będę wam... Oddział Borsu. Jest dużo tych oddziałów. Oddział Borsu, Kruk, Sororzec i inne. Więcej nie wiem. Tu mam powiedzieć, że F to jest latarka, tylko w niektórych broniach. To znaczy, że w niektórych broniach o to chodzi. Kurwa, nie słyszę się detek. Zdaję. Dobra. O co chodzi, że w niektórych broniach są takie bronie tutaj, że po prostu nie ma w nich latarki. Nie, latarka jest tym... to jest tak zwany blaster. Czyli to, co w Quake'u 4 ma takie jakby słoneczko, to jest takie od broń, no to właśnie tu jest to samo. Tak się właśnie... No, czyli tym blasterze w maszynówce. I chyba tylko w tych dwóch broniach. No właśnie, karabin maszynowy. To jest blaster, karabin maszynowy. Cześć ziomek. Na razie. Także jak ja w tą grę zagrałem pierwszy raz, to naprawdę podobała mi się cholernie. Prawdę mówiąc, nie mogę się doczekać tych 130 widzów, no ale wiecie. Ciężko teraz suby się zdobywa i tak dalej, także... Postanowiłem tą serię nagrać wcześniej, po prostu serii z Quake'a 3 Areny nie nagrywać. Słupki, borsuki. Także... Od razu mówię, że nie będzie serii z Quake'a 3 Arena. Choćby dlatego, że... Nie będzie. Kurwa mać. Tutaj wiem, że oczywiście większość, no to jeszcze szkoła, nie szkoła, wiecie, te sprawy. Ale idzie się przyzwyczaić, naprawdę. Naprawdę idzie się przyzwyczaić. Tak samo jak ja teraz, no to praktycznie codziennie muszę wstawać o 5:30, także... HQ, I have a man down to require a medic. HQ, come in. Damn squibs must be jammed. No także z tego co pamiętam, to tutaj jeden z oddziału Borsów jest właśnie tak jakby ranny i trzeba iść i znaleźć medyka. Się odszukaj sanitariusza. No, medyk, sanitariusz to jest jeden i ten sam key, że tak powiem. Cześć. Zaraz, na razie.
Wypierdalaj. Dziękuję. Strzał drugi. Oczywiście ja już jestem nieco dalej, bo już dosyć znacznie długo gram w to. Może nie tak bardzo codziennie, bo sobie niekiedy w Sacreda pogram. Wiecie, to cały czas jest taką samą gierkę, no to trochę też. Może się znudzić tak jak na przykład Dark Orbit. Już mi się tak powiem znudziło. Ale jeszcze sobie tam od czasu do czasu gram. Dobra, jak na razie. Jest sanitariusz znaleziony. Chodź. Chodź, nie pierdol. Eskontuję Aldersona, spoko. Wracaj tam skąd przyszłeś. Ciekawe, czy ja bym zszedł tam na dół. To czy by było coś ciekawego. Tu jeszcze nie byłem, w tym oto miejscu. Interaktywne. Dobra, otwierajcie mi drzwi. No! Drzwi! Drzwi! Kurwa. No. Kurwa. No cóż, no. Teraz dopiero mi drzwi otworzył. Skubany. Wow. So you did survive. I won the bet with Rose. We were not properly. Tak, że nie przeżyłem, tylko że później to już trochę nie halo będzie. Oczywiście jak jest wyjście, to jest wyjście. Cyk, pyk, tu klikamy. I przechodzimy do następnego. Tak jakby dalej, no. Takie punkty robią kontrolne, po czym jest zapis. Zapisują, no i wiecie. Dobra, widzimy się po takim krótkim cięciu. Tutaj weszliśmy, to kliknęliśmy i po sprawie. I jesteśmy dalej. Dobra, przegrupuj się wraz z oddziałem na straży. Resztki oddziału na straży zdarły się do fortecy z dragonu przed tobą. Pozwól się dążyć do nich. Włączam latarkę. I zapieprzamy. Interaktywę, klikamy, jedziemy w górę. Proszę, przechodzimy tu, skręcamy w prawo, jedziemy prosto. Obczajmy, czy nie ma jakiegoś chujewa. Chociaż już słyszę, że jest. Cześć. Mówi się ze mną na kawę? Oj, bardzo przykro. Chyba nie zdążyłeś. Następnym razem raz odpowiedzieć od razu tak. Wiecie, takie... takie małe, no wiecie. Nie wiecie. Dobra. Tu jakiś sierżant był. Sierżant Morris, oddział nosorożec, skręcamy w prawo, idziemy prosto, po czym w lewo, po czym znowu w prawo, przeładowujemy broń, skręcamy w prawo, prawo. Mamy długości do uwalenia, dużo szpali, przeładowujemy i mamy znowu wyjście, także ja się tutaj z wami przy tym wejściu żegnam. Wyjdę oczywiście do menu, żebym mógł sobie spokojnie pogadać jeszcze chwilę. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i cała reszta tych cała reszta tych głupot. A ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka, który może będzie w następnym tygodniu. Albo wyślę coś z Dark Orbit, żeby nie było, wiecie. Dobra, także na razie, cześć.